Witajcie moi kochani. Dzisiaj zaglądamy sobie w energie, które stoją do naszej dyspozycji w nadchodzącym tygodniu. Ale zanim zacznę, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkie formy wymiany energii, za moją pracę dla Was, za łapki w górę, za komentarze, które czytam wszystkie. Dziękuję bardzo serdecznie również za prezenty, moi kochani, dlatego za to, czym Wy mnie obdarzacie, również i ja będę Wam oddawać to z powrotem. Moi drodzy, jeszcze jedna krótka informacja odnośnie Waszych wiadomości, które mi wysyłacie. Kochani, proszę, nie bierzcie tego osobiście, jeśli ja nie odpowiem na Wasze wiadomości. Tych wiadomości już są setki, a ja nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć. Jeśli rzeczywiście jest coś, kiedy ja poczuję, że jest coś bardzo, bardzo ważnego, wtedy jak znajdę chwilkę, to odpowiem na taką wiadomość. Ja czytam wszystkie Wasze wiadomości, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie już Wam odpisywać. Dlatego, kochani, wybaczcie mi proszę, to nie ma z Wami nic wspólnego, to jest po prostu nasza mateńka czasu, która bardzo szybko płynie. Dobrze, a teraz zaglądamy sobie w energię na przyszły tydzień. A tak a propos weekendu, to uśmiałam się po pachy z tymi arbuzami. Ja jestem ciekawa, czy rzeczywiście spotkały się jakieś świetliste przy stoisku z arbuzami. O, to było naprawdę wesoło, wesoło. Ja myślę, że wszyscy sprzedawcy arbuzów powinni mi teraz dać jakąś premię, bo podejrzewam, że nie tylko staliście przy arbuzach, ale też kupowaliście je. Dlatego jak jakiś sprzedawca arbuzów mnie ogląda, to proszę tutaj parę setek dla Agnieszki. No. 7 tysięcy ludzi rzuciło się na arbuzy, no to przynajmniej 100-500 zł to by się przydało, nie? No, odpalić. Dobra. Okej, to zaczynamy. Ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. I proszę o jasne przesłanie dla mojego kolektywu. Co może nam przynieść nadchodzący tydzień? Jakie energie stoją nam do dyspozycji? Coś się może wydarzyć w nadchodzącym tygodniu. I tu mam jakąś kartę odwróconą. Uj, 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 się będzie działo. Zobaczcie, coś się tutaj wypadło. O, mamy, no super. Marzenie każdego. Dziewiątka mieczy, sorry. Tego wezmę, bo on się odwrócił. Mamy trójkę buław. Mamy asa buław i mamy dziesiątkę kielichów. Zobaczcie, wiecie co, ja tu odnoszę wrażenie, z dziewiątki mieczy dojdziecie do dziesiątki kielichów. Ale ja sobie zaraz to doczytam, te karty. Tylko się zastanawiam czym. Ale wiecie co, ja sobie przygotowałam, bo dawno nie używałam mistycznych momentów, więc sobie dopowiem te karty mistycznymi momentami. O, nie, no wszystko dobrze, słuchajcie, kochani. Zmartwiła mnie trochę ta dziewiątka mieczy, ale już jest super. Teraz mamy na trójkę, o, też pięknie. Ja już wiem, czego wy jeszcze nie wiecie.
ale zaraz Wam, oczywiście, że to zdradzę. Przecież nie zachowam dla siebie. Mamy... O! Fiu, fiu! Kochani, już Wam mówię. No to tak, mamy tą dziewiątkę, smutną dziewiątkę mieczy. To jest smutek, to są wyrzuty sumienia, to są nieprzespane noce, ciężkie myśli. Oczywiście koszmary nocne, wyrzuty sumienia, jak już mówiłam. Ktoś może być bardzo przemęczony również, no i taka, wiecie, takie załamanie lekkie. Ale powiem Wam tak, ten moment, on nawet jak się pokaże w przyszłym tygodniu, to on będzie trwał maksymalnie 9 godzin, słyszę. A później, może wiecie co, może rzeczywiście będziecie mieć taką nockę nieciekawą w przyszłym tygodniu, kiedy, nie wiem, będziecie, a teraz wiem, że wiele osób, i ja również do nich się zaliczam, mają bardzo dziwne sny. To są rzeczywiście bardzo dziwne, to mało powiedziane. To można rzeczywiście powiedzieć, że już takie mistyczne, nie? Ale kochani, słuchajcie, czy starajcie się przeanalizować te sny, bo w pierwszej kolejności w czasie snu przerabia nasza podświadomość pewne wydarzenia i zobaczcie, co Wasza podświadomość chce Wam przez to powiedzieć. Oczywiście w czasie snu wykonujemy również podróże duszy, czyli możemy się przemieszczać w inne miejsca, do innych wymiarów i również tam są dla nas przesłania. Wiecie, kochani, dusza jest multidymensjonalna, więc ona potrafi rzeczywiście żyć czy istnieć w kilku wymiarach naraz. Więc podejrzewam, żaden sen nie jest tylko taki o hop-siup. On ma jakieś przesłanie dla nas. A teraz wracając do dziewiątki mieczy. Mówię, jeśli będziecie mieć taką nockę, jakieś tam ciężkie myśli, to kochanie, wrócisz do swojej pięknej energii. Mamy dziecko słońca, czyli dla Ciebie znowu zaświeci słońce. Czyli może być tak, że będzie taka faza, po czym wstaniesz, wiecie, ja już zobaczyłam zdjęcie, czyli taki piesek, który wychodzi z wody, oczepie się i biegnie dalej, nie? No, także może być tutaj taka faza, ale Wy wrócicie do swojej pięknej energii. Następną kartę mamy trójkę buław. Trójka buław mówi o szukaniu nowych opcji, szukania nowego wyjścia z jakiejś sytuacji. Piękne wizje na przyszłość, stabilność, zaufanie, no ale też może mówić o sukcesie jakimś. No, tutaj ktoś, będziecie mieć w jakiejś sytuacji właśnie jakiś dobrą podstawę do tego, aby realizować swoje plany, swoje marzenia, aby się dalej rozwijać. I mamy kartę zaufania. Tutaj część z Was zaufało w to, czekajcie, bo mi lampa coś tutaj świruje, ją chyba całkiem wyłączę. Może właśnie żyliście w zaufaniu, że jakieś Wasze plany, jakieś Wasze tęsknoty się sprawdzą. No i teraz całkiem ładnie to wygląda. Słuchajcie, tutaj do 3 dni może rzeczywiście coś się wydarzyć, co Was doprowadzi właśnie do celu, może wiecie co, nie do celu, który w ciągu 3 dni może się coś wydarzyć, co Wam pokaże drogę do celu. O! A to tylko dlatego, że byliście cały czas w zaufaniu, kochani. Wy ufaliście, wy wierzyliście w siebie, w uniwersum, że właśnie dojdziecie do celu, że tutaj się coś może pięknego wydarzyć, że uniwersum Wam pomoże spełnić te życzenia. Także piękna karta. Następną kartą, i tutaj mamy ho, ho, ho,
Mamy asa buław. No, asa buław. As buław to jest szansa. Oczywiście szansa na życie pasją, na zabawę, na taką chęć działania. Wiecie, ogień, ogień, ogień. I tu będzie i siła, i odwaga. I wiecie co? Wiecie, czego to będzie dotyczyć ta szansa? Tej waszej wolności. Mamy kartę wolności. Jeśli żyliście w jakichś schematach, jeśli żyliście w jakichś ograniczeniach, to tutaj wygląda na to, że niektórzy z was właśnie wykorzystają szansę i powiedzą: dobra, teraz jest ten moment, ruszam do przodu i żyję tak, jak chcę żyć. Chcę się rozwijać, chcę być pełna energii, chcę rosnąć. Mam siłę, mam odwagę i pędzę do przodu. I następna karta, moi kochani, to jest dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów mówi, że o takim pełnym szczęściu, o szczęśliwej rodzinie, ale to też mówi, ta karta mówi o tym, że będziecie się cieszyć swoim szczęściem z innymi, że będzie harmonia, że będzie czas dla rodziny, dla przyjaciół, że będziecie naprawdę w takiej radości, zadowoleniu i będziecie się znajdować naprawdę w przyjemnym otoczeniu, gdzie będzie miłość, harmonia i spełnienie. Dla niektórych z was, bo mamy kartę dopowiadającą, to jest skarb wspomnień. No możecie tutaj wejść oczywiście w taką melancholię, kiedy będziecie wspominać właśnie takie przepiękne czasy, jak na przykład dzieciaczki były małe, bądź jak to było fajnie, nie wiem, zaraz po ślubie, jak jeszcze były te motylki w brzuchu, nie, które wytrułam trutką na szczury. Dobra, przepraszam. Więc jak było fajnie i miło, więc możecie rzeczywiście sobie to wszystko przypominać, ale to będzie taki błogi stan, to nie będzie jakiś tam wielki smutek, to będzie taki bardzo ciekawy właśnie stan, ale też ta karta dziesiątka kielichów, czyli pełne spełnienie, świetny, wspaniała rodzina, harmonia, może również właśnie dokładnie to, co się wydarzy w tym tygodniu, to oczywiście zakopiecie głęboko w swojej pamięci i będziecie do tego często wracać, bo się szykuje naprawdę piękny, piękny czas z rodziną, z przyjaciółmi. Ok. To co? To teraz sobie dopowiemy naszym radkiem, jak zawsze, na przypieczętowanie. Najpierw na tą dziewiątkę mieczy, czyli no, ten krótki stan, kilkugodzinny. Wiecie co? Tutaj rzeczywiście, jeśli się pojawi ten stan, to przypomnijcie sobie, kochani, że nie po to jesteście tu na ziemi właśnie, aby się zadręczać, aby być w ciemnej energii, aby właśnie niszczyć swoje zdrowie, swoją duszę, swoją psychikę. Wy jesteście tutaj po to, aby być szczęśliwym właśnie z dzieckiem słońca. I teraz mamy trójkę buław, czyli na to zaufanie, czyli na te plany, kochani, tu jesteście chronieni. Tutaj jakieś wasze właśnie te plany, te wizje, te nadzieje, te możliwości wzrostu, one są mocno już zakorzenione. Może waszymi wizjami, może właśnie waszymi afirmacjami, wizualizacjami. I tutaj mamy właśnie kartę Drzewo Światów. To jest mocne, to jest stabilne, co wy tam macie w planach. I przede wszystkim to jest chronione. Czyli idźcie, kochani, za tymi swoimi planami, wizjami, tęsknotami. I teraz mamy tą gorącą szansę. Szansę na rozwój, na życie tak, jak chcę. Czyli bycie wolnym. Po prostu, kochani, wykorzystujecie szansę po to, aby być wolnym.
wypadły mi dwie karty. No i tutaj mamy miłość. Ojejku, kochani. Niektórzy z Was mogą rzeczywiście wykorzystać szansę, czy może dla Was nadarzyć się szansa. Ja już miałam mówić, że takie trochę nudne to czytanie, bo nie ma nic z miłością, nie? Taką wiecie, I love you, romantico, nie? Ale no pokazało nam się. Czyli ta gorąca szansa i ta wolność może dotyczyć rzeczywiście miłości, kochani, bo mamy słowika, który śpiewa prawdziwą pieśń miłości i mamy stoliczku nakryj się, czyli karta pełnego jackpota. Kochani, tutaj niektórzy z Was uwolnią się z jakiejś energii, która Was hamowała i wykorzystają tą gorącą szansę na to, aby się uwolnić od tego i żyć tą prawdziwą miłością, która jest dla Was jackpotem. Tego Wam życzę, jak Wy sobie życzycie. No i teraz mamy dziesiątka kielichów, czyli ten piękny czas spędzony z rodziną, albo też spełnienie w miłości. Niektórzy z Was oczywiście, że mogą dojść do tego, do tych dziesięciu kielichów, czyli założyć rodzinę, zdecydować się na małżeństwo. Może niektórym się jakieś dzieciątko jeszcze urodzi w rodzinie i mamy... O. Tutaj mamy sowę, która mówi, ty jesteś wszystkim, a wszystko jest tobą. I to jest po prostu karta, która mówi, że wszyscy jesteśmy połączeni. Wszyscy jesteśmy jednością. To, co wysyłasz dla swojej rodziny, to dostajesz z powrotem. To, co od ciebie otrzymują twoi przyjaciele, to dostaniesz również z powrotem. Tu będzie naprawdę głęboka miłość, będzie szczęście w tym tygodniu. Może być tak jak powiedziałam, mogą być zaręczyny, może być ślub, może się ktoś urodzić, jakaś nowa duszyczka. Wy po prostu jesteście mądrymi istotami. I właśnie ta mądrość będzie w tym tygodniu dostrzegana i wynagrodzona, kochani. Pięknie. To co? Jeszcze zobaczymy sobie kartami Leni. Coś nam jeszcze powiedzą, jeśli chodzi o nadchodzący tydzień. Dużo komunikacji, będzie bardzo dużo komunikacji. Uważajcie, żeby Was nie poniosły nerwy. Mogą być odwiedziny babci. Hurra. Czy Wy odwiedzicie babcię? No to będzie tydzień pod właśnie znakiem głębokich uczuć, romantyzmu, sukcesu, przyciągania magnetycznego. I wiecie co? Tutaj się coś wydarzy z pewnością. Tu się otworzą jakieś drzwi. I to by pasowało do tej trójki buław i do asa buław. Tutaj naprawdę niektórzy z Was, słyszę, będą musieli coś zaryzykować. A no to będzie takie, ryzyko to nie jest Waszą mocną stroną. Ale tutaj właśnie ta karta mówi, otwórz się i może czas na ryzyko. Jestem ciekawa, czego to dotyczy. Jeszcze jedną kartę. W jakiej kwestii macie zaryzykować? To będzie rzeczywiście, nie będziecie mieli dużo czasu do tego, aby to przemyśleć. Bo wiecie co? Bo to ryzyko, bo ta sytuacja, jeśli otworzą się dla Was jakieś drzwi, to one są kierowane przez Waszych opiekunów duchowych, przez świetlisty świat duchowy. Czyli tu bardzo szybko dla niektórych pojawi się taka szansa i Wy staniecie i Boże, załóżmy macie 5 minut na spakowanie walizek i pojechania, bo akurat, nie wiem, coś tam się pozytywnego wydarzyło. Tutaj naprawdę będzie bardzo szybko i tak jak mówię, będziecie musieli podjąć jakieś ryzyko, ale to nie mówię, to akurat nie bardzo w Waszym charakterze, aby ryzykować aż tak, bo słyszę właśnie, że aż tak. Ale kochani, zaufajcie, tutaj te anielskie skrzydła Was chronią i to jest wszystko przez nich
właśnie reżyserowany. Okej. To jeszcze zobaczmy, jakie przesłanie. A nie, weźmiemy piątkę energii jeszcze. Piątka energii. Co nam tutaj te karty powiedzą? To są piękne karty, które dostałam od Agnieszki. Pozdrawiam, Agusiu. Jak mnie oglądasz, jak mnie słuchasz, to proszę odezwij się, bo nie mogę znaleźć Twojego numeru w tym całym natłoku. I mamy ponad zwyczajnością. No, kochani, piękna karta, bo właśnie to, co już wcześniej mówiłam, ty jesteś nadzwyczajna. Ty jesteś osobą, która zasługuje na to, co najlepsze, która czyni innym to, co najlepsze, osobą, która jest inna jak ten cały powierzchowny świat. Czyli pozostań taką. Czasami się mówi, no, też bym chciała być taka normalna. Kto jest normalny w dzisiejszym świecie? Każdy jest normalny na inny sposób, a ty jesteś ponad zwyczajnością, Zygmunt nam potwierdził. Więc pozostań taka nadzwyczajna, kochanie. Okej. Jakie przesłanie mają dla nas aniołki miłości? No bo tu będzie I love you w tym tygodniu. No i mamy wycofanie się. Nadszedł czas, by odłączyć się od świata, ale to chodzi o wycofanie we dwoje, kochani. Może rzeczywiście złapiecie za marynarkę tego swojego przystojniaka i powiecie: dawaj, Ricardo, my śmigamy do lasu, do takiej leśniczówki, sobie spędzimy tam piękne 3 dni. Ja, ty i natura. No. Dla niektórych oczywiście może być jakiś wspólny urlop, bądź też rzeczywiście kilka pięknych chwil spędzonych razem. No i co? Aniołki nam jeszcze powiedzą, jakie przesłanie mają dla nas nasze świetliste aniołki. Mamy iluzję. Jeszcze jedno. Kochani, niektórzy z Was stworzyli sobie iluzję odnośnie bratniej duszy. To chcą powiedzieć anioły, że znajdujecie się w jakiejś relacji, kiedy stworzyliście sobie iluzję, bo może mocno zakochaliście się, może Wam bardzo zależy na tej osobie. No i to najlepiej sobie wytłumaczyć właśnie tym bardzo modnym pojęciem twin flame, bliźniaczy płomień, dusza dualna, karmiczny partner. Nieważne jak zwał, tak zwał. W tym tygodniu anioły mówią: przypatrz się, czy rzeczywiście nie wpakowałaś się, czy wpakowałeś w iluzję. Czy to rzeczywiście może być Twoja bratnia dusza, czy tylko to nie są Twoje pragnienia odnośnie tego. Ale też anioły mówią, że w najbliższej przyszłości coś się wydarzy, co kosztowało Cię dużo cierpliwości, bądź jeszcze będzie Cię kosztować. I anioły mówią, i właśnie pojawi się coś lepszego. Kochani, pięknie. Tutaj takie piękne, proste przesłanie. Dla niektórych z Was, moi drodzy, wyjdź z iluzji. To nie jest Twoja bratnia dusza. Ale w najbliższej przyszłości uzbroi się w cierpliwość i na Ciebie czeka coś lepszego. Czyli tu jest taki moment do zastanowienia, czy rzeczywiście nie weszłaś w jakąś iluzję, kochanie, i nie stworzyłaś sobie bajki pod nazwą bratnia dusza. Może tam nie ma połączenia, może to są tylko Twoje życzenia. Może ta osoba pokazuje Ci Twoje tematy, którym warto się przyjrzeć, i może czas puścić kogoś, kto Cię nie chce. Wiem, ostre słowa, ale i tak je powiedzieć musiałam właśnie. Jaka runa pieczętuje to czytanie? Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa pieczętuje to czytanie na najbliższy tydzień? I już mamy Opala.
czyli ulubiona chyba runa naszego kolektywu, Otala to jest połączenie. To jest połączenie i coś, co jest warte ochrony. Więc tutaj ten tydzień będzie pod znakiem Otali, czyli co ma się połączyć, to się połączy, bo to jest warte ochrony, a co ma się rozwiązać, to się rozwiąże, kochani. Bo Otala, inaczej nazywana też krzyżem troli, bo po pierwsze odstrasza czy odsuwa ciemne energie, czyli tych wszystkich troli. To jest tak jak, wiecie, czosnek na wampiry, tak działa, tylko musi być zrobiona z żelaza. Czyli tak jak robi nasz Wojtek, dokładnie z żelaza, Otala noszona na szyi powinna być z żelaza. Więc tak jak mówię, może dla niektórych rzeczywiście pryśnie czar tego pojęcia bratnik dusz i zdacie sobie sprawę, że wkręciłam sobie bajkę, a teraz otwieram się na coś nowego i to w najbliższym czasie się do Ciebie zbliży, czyli rozwiąże się jakaś iluzja, ale za to może nastąpić jakieś piękne połączenie z jakąś inną, nową osobą. Kochani moi, to ja Wam życzę przepięknego tygodnia. Niech się rozwiązuje, co nie ma racji bytu, a niech się łączy to, co najpiękniejsze. Buziaczki, moi drodzy. Muah.